Witam. W poprzednim odcinku pokazałem, gdzie znaleźć i jak umieścić na mapie roślinność. Jednakże dwa czy tam trzy rodzaje drzew, jakie nam oferuje Unity, to trochę za mało, a roślinność oferowana przez Asset Store na ogół jest słabo wykonana, no i brakuje jej wiele różnych elementów. Dlatego ja postanowiłem, że pokażę Wam dzisiaj, jak stworzyć własne drzewo. Na razie usunę sobie wszystkie drzewa, które umieściłem w poprzednim odcinku. Po to, żeby mieć tutaj ładny, czysty widok. One i tak były tutaj bez sensu rozstawione. A więc tutaj Unity oferuje nam coś takiego jak Tree Creator. My możemy sobie w zakładce Game Object 3D dodać drzewo. Pojawi nam się taki oto korzonek. Ja wyłączę jeszcze tutaj widok wody i widok całego terenu, żeby to właśnie nam nie przeszkadzało. Ten tutaj grać jakby może nam sobie zostać, żeby mieć jakąś orientację co do wielkości tego drzewa. Klikając na nasze drzewo, a jeszcze co, możemy zmienić nazwę. Na razie taką zostawię, ponieważ nie wiem jeszcze, jakie to drzewo będzie. I widzimy tutaj dużo różnych opcji. Ja teraz po kolei będę pokazywał, do czego one służą i w jaki sposób działają. Pierwsze co, mamy tutaj seed, czyli po prostu jakby zmieniając ten seed, możemy randomowo nasze drzewo wyginać na różny sposób. Po prostu je zmieniać. To jest jakby arena, na której nasze drzewo może się rozprzestrzeniać. Czyli gdybyśmy dodali tych tutaj pniów więcej, to po prostu one nie wychodziłyby poza obręb tego koła. Ja będę chciał mieć tylko jedno drzewo, więc po prostu zmniejszę tą. To jest jakby wbicie w ziemię, czyli jak bardzo nasze drzewo a się wkopywać w ziemię, jakby w nasz teren, jeżeli będziemy je umieszczać na mapie. Tutaj warto dać jeden czy tam pół, ponieważ potem jak będziemy ustawiać je na terenie, może się okazać, że po prostu zawiśnie w powietrzu. LOD quality, no to jest jakby jakość wykonania naszego drzewa. Jak widzimy teraz, to nasze drzewo jest nieco kwadratowe. Jeżeli zwiększymy, o, już przestało być aż tak bardzo kwadratowe. Teraz jest nawet, powiedzmy, że okrągły. Ja dam tutaj 0,8 i będzie dobrze. Nie potrzebuję jakiegoś super dokładnego tego drzewa. To jest jakby, jest coś ambient occlusion, czyli jakby odbić otoczenia, reagowania na otoczenie. Ja to zostawiam na 1, ponieważ tak jest dobrze. To na razie zostawiamy. No i oczywiście mamy też cienie. Jak mocny nasz cień ma być? Ja dam 0,8, tak jak było, też jest bardzo dobrze. Tutaj zmniejszam na 1/16, więc rozdzielczość naszych cieni. Ja szczerze mówiąc nie widzę za bardzo różnicy pomiędzy tymi ustawieniami. Dlatego ustawiam jak najmniejsze, żeby była lepsza wydajność. To jest tyle z takich głównych ustawień. Teraz możemy przejść do edycji poszczególnych elementów naszego drzewa. Klikamy sobie tutaj na ten pieniek. Pierwsze co, to widzimy, że pokazały nam się tutaj różne kwadraciki, które możemy sobie o bez żadnej ściemy sobie tutaj ładnie je edytujemy. Ale można to zrobić też automatycznie, nie musimy każdego pojedynczo sobie wginać. Oczywiście to daje nam większą dokładność. Ale możemy to zrobić tak jak wcześniej, randomowo. Możemy dodać tych pniaków więcej, tak jak mówiłem, wtedy ta nasza wielkość areny ma tutaj znaczenie. Ja chcę tylko jeden. Możemy jakby skalę wielkości, kąt, w którym nasze drzewo rośnie. Tak samo jak tam mamy
tutaj nasz LOD, czyli jakby jakość działa, no ona wpływa tak samo, tylko że wpływa w tym wypadku jedynie na ten pieniek. Tam ustawiliśmy, że to, co ustawiliśmy tutaj, gdzie wpływać na całe nasze drzewo, na wszystkie jego elementy, to wpływa tylko na ten jeden konkretny pieniek. Możemy sobie dodać od razu materiał. Ja może sobie na razie materiał stworzę. Robimy create, materiał i nazwiemy go Cora. Musimy ustawić Corę na tree creator bark i sobie wybieramy tekstury. Ja wybiorę z tych uformowanych. O, tutaj mamy tego nie ustawię, ponieważ takiej tekstury tutaj nie ma. Shinies może ustawię trochę w ten sposób. I teraz dodajemy nasz materiał. Jak widzimy, on się tu ładnie nam pojawił. Mamy sobie taki materiał. Możemy tutaj jeszcze co zrobić, na przykład zwiększyć gęstość jakby tekstury w tym materiale. Dobrze. No niestety nie zawsze od razu się zapisuje i pokazuje wszystko, dlatego musimy ponownie kliknąć, żeby nam się to pojawiło. A tekstura może nie jest i najlepszej jakości, no ale nie będę teraz szukał innej. Możemy sobie ustawić teraz długość naszego drzewa. A może nieco przybliżę ten odnośnik mój. Widzimy teraz, to drzewo będzie dosyć wysokie. Ja takie zostawię, jak jest teraz. Grubość naszego drzewa. Powiedzmy w ten sposób. Tutaj, tym oto wykresem ustalamy jakby, jak nasza grubość drzewa zmienia się wraz z jego wysokością. Jeżeli przeciągniemy tą kropkę ostatnią, to nasze drzewo u góry staje się coraz grubsze. Ja troszkę je tutaj zwiększę, bo ono do samego końca nie dochodziło, ponieważ nie podoba mi się to. To drzewo w taki ostry sposób jakby było zakończone u góry. Teraz wygląda to tak. To jest jakby wygięcie naszego drzewa. Proszę zobaczyć, jak to fajnie działa. Można stworzyć taki jakiś dziwny kształt. Ja tutaj za dużo tego nie ustawię. To jest jakby podążanie naszego drzewa za słońce. Ono się wygina w kierunku słońca w tym momencie. W kierunku światła. To jest różnego rodzaju tam zniekształcenia naszego drzewa. Tam generalnie niewiele zmienia. Tutaj mamy ciekawą opcję flary. Przy samym dole naszego drzewa, jak widzimy, zaczyna się rozszerzać nasz pieniek. O, wstało coś takiego. Nieco to zmniejszę. Powiedzmy, coś takiego zostanie. Plus jeszcze szansa na jakby złamanie naszego drzewa, jakby przecięcie go. Ja pokażę, jak to działa. O, dałem szansę na 100%. I widzimy, że nasze drzewo po prostu zostało jakby obcięte w pewnym momencie. Tu możemy jeszcze ustawić lokację, w której nasze drzewo ma mieć szansę na złamanie. Oczywiście nie chcę, żeby nasze drzewo było przecięte, czy też jakieś złamane. Po prostu ma być ono normalnym drzewem. No, możemy jeszcze ustalić, jak bardzo wiatr oddziaływuje na nasz pieniek. Ja tutaj ustawiam 0 na tym pierwszym pieniku zawsze. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten, o tą podstawę. Żeby dodać kolejne gałęzie do naszego drzewa, robimy to w ten sposób. Tutaj
Możemy dodawać liście albo właśnie gałęzie. My sobie dodamy gałęzie. Pojawiła nam się jedna gałąź na początku. Możemy sobie tutaj zmienić ilość tych gałęzi w tej grupie. Jakby wszystkie te elementy drzewa są podzielone na grupy. My nie będziemy teraz tutaj dodawali każdej gałęzi osobno. Chyba, że jeżeli ktoś chce, no to może tak zrobić. Po prostu, jeżeli ja zmienię tutaj gęstość tych gałęzi, tak widzimy, one pokazują się wszystkie w grupie. Powiedzmy w ustawie 10. Możemy sobie wybrać rozmieszczenie tych naszych gałęzi. Widzimy dokładnie, jak one działają. Ja ustawię na random. Może znajdę nieco inne ustawienie tych gałęzi. Powiedzmy w ten sposób. Tutaj dam, żeby one nie były aż tak bardzo dokładne. Tak, w zupełności wystarczą. Na nasz materiał możemy sobie tutaj przeciągnąć do tych gałęzi. Możemy zmienić długość naszych gałęzi. Na razie to nie wygląda może za ciekawie, ale zaraz wszystko się zmieni. Tak samo tutaj z grubością tych gałęzi. Ja zawsze nieco nie pozwalam, jakby tym gałęziom zakręcać się w taki ostry sposób. Aż dla mnie wygląda to niezbyt ciekawe. Już wolę, żeby one były takie, jakby takie obcięte. To jest wygładzanie jakby właśnie tej końcówki. Ja tego nie zrobię, bo to psuję. Powyginam troszkę te nasze gałęzie, może nie aż tak bardzo. Tak jak wcześniej, to odwracam je bardziej w stronę słońca. To tam nie będę już się z tym bawił. Teraz tutaj ustawiamy jakby oddziaływanie wiatru. Oczywiście się musieli pobawić dokładnie. Ja może tutaj nie dam za dużo. Nie wiem, jak to będzie reagować dokładnie na ten wiatr. Później się wszystko okaże. Teraz jeszcze jakby nie podoba mi się to, w jaki sposób te gałęzie są rozmieszczone. Zaraz to poprawię. Ale jeszcze zauważyłem, że nieco za grube są te gałęzie przy samym końcu. Także o tak w zupełności wystarczy. Dałem sobie tym wykresem tak, żeby się pobawić, jakby rozmieszczenie tych gałęzi zmieniać. Chciałem po prostu, żeby one się nieco wyżej zaczynały. OK. Może jeszcze trochę dłuższe teraz je zrobię. O, w ten sposób. Jeszcze zmienię tutaj nieco wykres właśnie tego, żeby te gałęzie u góry może były nieco dłuższe, a to na dole nieco krótsze. Tak wygląda to według mnie lepiej. Kąt po prostu jeszcze troszkę tam do góry. No i mamy nasze gałęzie. Teraz możemy dodać do nich kolejne gałęzie lub od razu liście. Jeszcze mamy coś takiego jak no dobra, ale to potem pokażę o tych fondach. Teraz dodam jeszcze kolejne gałęzie po prostu. Nieco ich więcej.
Tak samo tutaj ustawię, żeby te gałęzie u góry też nie były aż tak bardzo krótkie, a te na dole są o wiele za długie. Kąt ustawię mniej więcej coś takiego. Dodam jeszcze troszkę więcej tej gałęzi. O. Powiedzmy, jakoś to wygląda. Tutaj już to LOD nie musi być takie dokładne, ponieważ tych gałęzi już prawie i tak nie widać z daleka. Może jeszcze nieco bardziej powyginam, żeby to wyglądało naturalnie. Zrobię coś takiego. Dodam nasz materiał. Ustawię wiatr. Tutaj może ten wiatr zostawię taki, jaki jest. A to najwyżej później wszystko jeszcze pozmieniam. Dobra. Tutaj możemy już zrobić coś takiego, jakby zmienić rodzaj gałęzi na albo same gałęzie, albo gałęzie plus fronds, albo same fronds. Co to jest właściwie? Ja zaraz pokażę, co to jest może na samym przykładzie front. Są to jakby, o, płaskie nasze, takie plane. Możemy teraz zasymulować, jakby one były na przykład gałęziami. No nie będzie to wyglądało akurat dosyć fajnie, jak widzimy. Dlatego ja tu zawsze po prostu daje coś innego. Zróbmy sobie nowy materiał. Nazwiemy go liście. Tak samo musi to być ustawione koniecznie na tryb Creator Leaves. Albo po prostu tryb Creator Leaves Fast. Ja daję to, ponieważ jest znacznie lepszy efekt. Liście są o wiele lepiej wyglądają po prostu. OK, wybiorę sobie którąś z oferowanych przez nas, na przykład tą teksturę liści, do niej powinna być gdzieś tutaj normal mapa, tutaj jest normal mapa. Gloss, nie wiem, czy jest tutaj taka tekstura gloss do tego, ale jeżeli nie ma, to po prostu możemy sobie dodać normal mapę. Specular. No to już sobie, jak będziecie chcieli, to się tym pobawicie. Ja zostawię to już na razie w ten sposób. No i dodam ten front material do naszego drzewa. No, wygląda w ten sposób, że mamy tutaj takie gałązki. No wiem, że nie wygląda w tej chwili może najlepiej, ale pojawiło się tam też kilka dodatkowych opcji wtedy. Potem możemy na przykład zwiększyć ilość naszych gałązek. One się tak jakby nad siebie przeplatają. Powiedzmy szerokość też tych gałązek. I teraz już zaczyna to wyglądać nieco lepiej. Tutaj może na razie usunę tą normal mapę z tego. OK. Może jeszcze bardziej zmienimy szerokość. No to już sobie ustawicie, jak Wam się podoba. Teraz zobaczcie, że jak było na początku tylko ilość 1, to po prostu była mniejsza gęstość tych liści. Ja dam 3. Muszę teraz ustawić nieco, ponieważ widzę trochę po prostu ten cień, coś tu jest z nim nie tak. W głównych ustawieniach drzewa może się z tym chwilę pobawię. Widzę, że tu nie chodzi za bardzo o cień nawet, ja i tak tutaj dam 0,5.
Twarz wygląda to lepiej, ale po prostu o gęstość, właśnie ambient occlusion. Tam też 0,5. Zobaczymy, jak wtedy wyjdzie. O, już nie ma tych takich jakby ciemnych plamek na naszym drzewie. Może dam jeszcze nieco mniej, 0,3. Wtedy dam oddziaływanie cieni na 0,7. O, tak wygląda lepiej. Wracamy wtedy do edycji naszych iść. Więc możemy zrobić to w ten sposób, ale możemy też użyć po prostu naszych gałęzi plus te floty. Jak widzimy, wygląda to jeszcze lepiej. Nasze gałęzie są wtedy widoczne. Może pokażę z daleka. O, jak widzimy. Już sobie każdy ustawi jak chce. Ja zostawię to na razie w ten sposób. No i dodamy sobie teraz jeszcze więcej liści, ponieważ wygląda to, że ono jest trochę ubogo. Teraz dodajmy już po prostu same liście. W ten sposób, tutaj klikając na ikonkę tego liścia z plusem, pojawiły nam się takie plainy. Ja ustawię nieco ich więcej od razu. Teraz dodam materiał. Możemy też jakby ustawić geometrię naszych liści, czyli mają być one zwykłym planem, czy przecinającym się planem. Pokażę może na którymś z liści, jak to wygląda. O, jak widzimy, to jest jeden z takich liści. Jeżeli on będzie zwykłym planem, po prostu nic go nie przecina w poprzek tutaj. Widzimy, jest on płaski. Jeżeli ja dodam tutaj to przecięcie, jakby to tu w poprzek także pojawi się drugi. Możemy dodać na przykład potrójne przecięcie, a wtedy to już nie wygląda dobrze, bo te liście się nam odwracają. Billboard albo mesh. Ja polecam dawać albo plane, albo cross. O, dam teraz cross. Ustawię nieco wielkość tych naszych liści. Tutaj mamy dwa tak jakby dwa końce suwaka do przesuwania. Dlatego, że możemy ustawiać jakby randomizację, czyli jakby przedział rozmiaru liści. Jak widzimy, te liście tutaj nie są tak duże jak te liście tutaj. Po prostu o to chodzi. Jeżeli ja to wyrównam, to wszystkie liście będą takiej samej wielkości. A więc teraz już to nasze drzewo zaczyna wyglądać bardziej jak drzewo. Tu możemy jeszcze dopasowywać różnego rodzaju te liście, ich rozmieszczenie. Tak jak Wam się będzie podobało. Tutaj tak samo. Ten wiatr zostawię, tylko to jakby drganie końcówek liści ustawię na 0,1, ponieważ z doświadczenia już wiem, że potem te liście wyglądają, jakby dostały padaczki. Po prostu trzęsą się i nie wygląda to fajnie. No a więc mamy sobie takie drzewo. Gdybyśmy chcieli, moglibyśmy dodać tych liści jeszcze więcej. Ja może zobaczę, jak to będzie wyglądać. O, powiedzmy, sposób. Wygląda to chyba nawet lepiej. Jest bardziej gęsto. Jeżeli macie, możecie dać na liście inne tekstury, tak samo na kole. Ale teraz sobie włączę z powrotem nasz teren. Naszą wodę. Zrobię z tego drzewa prefab. Otworzę sobie jeszcze może nowy folder, który nazwę drzewa i tam po prostu te wszystkie elementy od razu wrzucę. Z tego drzewa, które mam tutaj, sobie powiedzmy nazwę je
drzewo 01, po prostu, żeby mi się nie myliło z tym podstawowym, ponieważ oczywiście możemy w ten sposób ustawiać te drzewa na mapie jak najbardziej, ale ja polecam po prostu zrobić osobny prefab i z tego prefabu te drzewa tutaj ustawiać. Ale dlaczego tak jest, to o tym się przekonacie kiedy indziej. Ustawię kilka tych drzewek. Zmienię nieco rotację jednego z nich, powiedzmy. Tak, tutaj mamy edycję liści, cały czas muszę to zmienić. O, zmienię nieco rotację i odpalimy naszą grę, żeby zobaczyć, jak to wygląda już podczas grania. Jak widzimy, to nasze drzewo się trochę porusza, ten wiatr jest bardzo słaby. Także po prostu trzeba by było zwiększyć nieco siłę wiatru. O, jak widzimy, teraz już to zaczynają się bujać. No i oto tak w łatwy sposób wykonaliśmy sobie proste drzewa. Mają one wiatr, także jest dobrze. Nie ma większość drzew, które będziecie pobierać z Asistor, po prostu tego wiatru na ogół nie mają. Są one wykonane w jakichś edytorach grafiki typu Blender i dodanie do tych drzew wiatru naprawdę nie jest proste. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli będziecie chcieli, pokażę Wam, jak działa jeden z innych zewnętrznych już programów do tworzenia drzew. Ale to jeżeli wyrazicie taką chęć, napiszecie gdzieś pod odcinkiem, no to wtedy Wam pokażę może na przykład, jak działa SpeedTree, ponieważ mam ten program. Jest to naprawdę bardzo fajny program. Pozwala na szybkie stworzenie drzew z wszystkimi elementami. Te drzewa tutaj, co stworzyłem, one niestety nie mają systemu LOD. Nie są one też jakby najbardziej wydajne. Ustawienie tych drzew wielu na mapie może spowodować spadki wydajności. Natomiast te drzewa ze Speed, czyli one już ten LOD same sobie tworzą automatycznie. Wystarczy stworzyć jedną podstawę. Interfejs także jest bardzo fajny. No ale to jeżeli będziecie chcieli, to pokażę. Dziękuję wszystkim i zapraszam do kolejnego odcinka.